Hej, cześć, czołem! W tym odcinku chciałem Wam opowiedzieć o tym, jak wygląda sytuacja w temacie certyfikacji butów motocyklowych i dlaczego but motocyklowy różni się od buta cywilnego. Jeżeli jesteście zainteresowani, co znaczą te cyferki i literki w metce, w bucie, to obejrzyjcie ten film. Dobra, to zanim przejdziemy do meritum programu, czyli tego, jak czytać metkę wewnątrz buta, to chciałem powiedzieć o tym, że wielu motocyklistów wybiera buty jako ostatnia część anturażu, którą kupią do swojego kompletu stroju motocyklowego. I tutaj jest zasadzka, ponieważ wbrew pozorom to stopy właśnie dostają dosyć mocny łomot, ponieważ odruchowo zdejmujemy nogi z podnóżków i też one, nasze nogi, znajdują się w strefie rażenia innych uczestników drogi, ponieważ jak samochód w nas wjedzie, nie daj Boże, albo my w samochód, to niestety jego zderzak będzie gdzieś mniej więcej na tej wysokości. Dlatego nie lekceważcie butów motocyklowych. Buty motocyklowe od buta cywilnego różnią się w znakomity stopniu. Przede wszystkim, i to nie jest oczywiste, to jest mój but cywilny. Nie jest to oczywiste, że podeszwa buta motocyklowego ma w składzie polipropylen, który utrudnia bardzo zmiażdżenie nogi, a but cywilny no, da się złożyć ręką, nawet jedną, jak człowiek się bardzo zepnie, więc ta stopa w środku zostanie sprasowana i będzie wyglądała jak naleśnik. I tego naleśnika już żaden ortopeda ani specjalista nie poskłada tak jak było i zawsze jakieś tam nieporozumienie potem podczas chodzenia będzie. Kolejną rzeczą, która jest istotna, to jest to, że buty do chodzenia bardzo często zachładają też miękkość tej podeszwy, ponieważ no, będziemy w nich chodzić, one do tego zostały stworzone. I ta miękkość tego buta, to będzie ostatnia część, o której będę mówił, ona też odpowiada właśnie za skład podeszwy i jej konstrukcję. Kolejną rzeczą, którą już od razu widać na pierwszy rzut oka, jest to, że but cywilny nie ma osłony od dźwigni zmiany biegów i może się okazać, że but cywilny zostanie uszkodzony przez Wasz własny motocykl. Jest wiele informacji, które płynie z motocykla za pośrednictwem stóp i ten but, który mam teraz w ręku, nie ma dodatkowo żadnej krawędzi, która może dawać jakiekolwiek sygnały, które płyną od zawieszenia motocykla, które but motocyklowy ze względu nie tylko konstrukcyjnego, ale również z tego, jak jest wyprofilowany, daje nam więcej możliwości powodowania pojazdem, ale to jest już taki, powiedzmy, wyższy level, na który nie każdy koniecznie chce wchodzić. Niektórzy chcą jeździć tylko rekreacyjnie. I uwaga, jest taki mit, że buty wojskowe i buty z metalowym noskiem świetnie sprawdzają się na motocyklu. Owszem, jest to jakiś kompromis, ja bym nie szedł w tą stronę, dlatego że metalowy nosek, który się zamknie na palcach, on się już sam nie otworzy i trzeba imadła, żeby to zrobić, a but motocyklowy, ten nosek ma bardzo sprężysty i on wraca do swojej pozycji sprzed uderzenia i może się okazać, że Wasze palce dalej będą palcami, a nawet jeżeli nie są palcami, to łatwo można ten but zdjąć i zacząć się bawić w obróbkę Waszych nóżek, żeby one znowu spełniały swoją funkcję. No i teraz możemy przejść spokojnie do meritum zagadnienia. Niestety, film będzie bardzo skomplikowany i chciałbym, żebyście się skupili, także w tym momencie uwaga! Są dwie normy butów motocyklowych. Jedna obowiązywała do 2015 roku, a druga obowiązuje jakby od 15 wzwyż. Te normy tak naprawdę nie różnią się zbytnio, one różnią się tylko oznaczeniem. Jedna ma trzy znaki oznaczające testy buta motocyklowego i to jest ta stara norma, a nowa norma ma cztery znaki. Natomiast różnią się tylko pierwszym znakiem. I ten pierwszy znak oznacza wysokość buta. Czy but jest zaklasyfikowany jako but wysoki, czy niski. Jeżeli znajdziecie w swoim bucie, niezależnie od tego jakie ma oznaczenie, i znajdziecie oznaczenie 13634 i jakby nie skupiajcie się nad tymi nazwami tych norm. Skupcie się nad tymi oznaczeniami, które znajdują się pod nimi. Pod tym logotypem z motocyklistą znajdują się 3 lub 4 oznaczenia. Pierwsze już wiemy o czym jest. Jest o wysokości buta. Jeżeli but jest niski, to tam jest jedynka. Jeżeli but jest wysoki, to tam jest dwójka. Niestety, wysokość buta jest określona w centymetrach. I można stworzyć but, który będzie lekko wyższy i już będzie można go zaklasyfikować jako but wysoki. Więc to pierwsze oznaczenie jest raczej informacyjne niż jakimkolwiek testem. Można je spokojnie odpuścić. Drugie oznaczenie. Drugie oznaczenie oznacza wynik testu tarcia. Wszystkie te oznaczenia, też w ogóle do brzegu, będą miały tylko poziom 1 lub poziom 2. Nie będzie nic dalej, także dosyć prosto się to czyta. Taki prawie binarny system, tylko 1, 2, a nie 0, 1. Jeżeli but ma jedyneczkę, zanim do tego dojdziemy, but jest podzielony na strefy. Strefa pierwsza i strefa druga. Strefa pierwsza odpowiada za elementy elastyczne, które znajdują się z przodu buta i elementy elastyczne, które znajdują się z tyłu buta. Nie chodzi o zawias, tylko to, co jest pod zawiasem. Te wszystkie harmonijki, elementy, które pracują podczas poruszania się i chodzenia, te, które się zginają, które są miękkie. Dzięki temu ten but będzie bardziej miękki, ale też wytrzymałość na tarcie tego buta jest w tych punktach mniejsza. Więc do brzegu, Krzysztof. Żeby tam był level 1, minimalne wymagania tarcia dla buta motocyklowego,
to jest 1,5 sekundy w tej strefie właśnie miękkiej, tej pierwszej, i 5 sekund w strefie drugiej, która jest całą resztą. Jeżeli chcemy, żeby tam była dwójka i ten but miał maksymalny poziom wytrzymałości, to to musi być 2,5 sekundy w strefie pierwszej i 12 sekund w strefie drugiej, czyli w całej reszcie. Kryterium testu jest takie, że but nie może się przedrzeć do zera, w sensie nie może przejść na wylot, nie może być perforacji. Mamy pierwsze oznaczenie, które jest istotne w tym teście. Drugie oznaczenie, właściwie trzecie dla tej nowej normy, nieważne, to jest test przecięcia. Upuszcza się ostrze na but z podziałem na dokładnie te same strefy. Z tą różnicą, że w strefie pierwszej upadek jest z prędkością 2 metrów na sekundę, a w strefie drugiej jest prędkość upadku 2,8 metra na sekundę. I żeby ten but spełnił minimum, czyli żeby w ogóle była tam jakaś literka i żeby ten, cyferka, przepraszam, i żeby but był dopuszczony do sprzedaży jako but motocyklowy, to otwór po takim upadku nie może być większy w strefie pierwszej i drugiej, nie może być większy niż 25 mm. Jeżeli tam ma być dwójka, to w strefie pierwszej niech to, znaczy nie ma zmiany, jest to 25 mm, ale w strefie pierwszej 25 mm, a w strefie drugiej, tej, która jest tą większością buta, nie może być otwór większy niż 15 mm. Dobra. I najistotniejsze dla mnie z punktu widzenia motocyklisty jest ostatnia cyferka, która odpowiada sztywności podeszwy. To, co wspomniałem, jeżeli mamy but cywilny, który możemy zgnieść w rączce, to but motocyklowy, nawet jeżeli byłby trampkiem, który ma oznaczenie pierwsze i jest pozornie butem, który również nadaje się do chodzenia, jest miękki, wiotki i fajny, to wcale nie jest łatwo go tak już zgiąć. Już nie wspomnę o butach, które są na levelu drugim. Za tą sztywność odpowiada właśnie polipropylenowa wkładka, która jest wewnątrz. I żeby but, minimum dla buta, to jest 1 kN zgniatania i ugięcie podeszwy nie większe niż 20 mm. To jest minimum dla buta motocyklowego. Jeżeli chodzi, no to jest ponad 100 kg. Maksimum dla levelu pierwszego to jest 1,4 kN, a level 2, czyli żeby but miał maksymalną sztywność podeszwy, ale nie tylko, tam jest w ogóle, chodzi o sztywność całego buta, ale ponieważ naciska się na podeszwę, to podeszwa stanowi tą największą barierę. Zaczyna się od 1,5 kN i nie ma górnej granicy. Dlatego wielu motocyklistów wybiera buty, w których da się chodzić. I wielu producentów butów produkuje buty motocyklowe tak, żeby dało się w nich chodzić, bo jeżeli podeszwa z jedynką jest już dosyć sztywna, to wyobraźcie sobie, jak możecie się czuć w butach, które mają dwójkę. Trochę jak narciarskich. Mam nadzieję, że w tym filmie wyjaśniłem wszystkie zagadnienia dotyczące tej normy. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie je pod filmem. Chciałem też zwrócić Waszą uwagę, że wszystkie te testy są dokonywane w idealnych warunkach w laboratorium i żaden z tych sytuacji w laboratorium nie wydarzy się na ulicy. I to nie jest tak, że te buty dają Wam jakiś immunitet, natomiast bardzo mocno ograniczają kontuzje i ewentualne braki, te puzzle w środku w bucie stają się łatwiejsze do ponownego użycia, jeżeli dotknie Was samochód lub ortopeda w późniejszym czasie lub Was własny motocykl chrupnie Wam na nogę. No to tyle straszenia i jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Zachęcam Was oczywiście też do patronowania nas, no bo sezon się zbliża i my też jakby bardzo chcielibyśmy mieć więcej patronów, to naturalne. No dobra, no to dobrze był Krzysztof. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa, pa.